Dziękuję. Tylko powiem, że nazywam się Antoni Michnik. A ja dodam, że nasze wystąpienie ma raczej charakter zapowiedzi niż prezentacji. Chcielibyśmy zapowiedzieć publikację, nad którą właśnie pracujemy. Publikacja nazywać się będzie właśnie Poza rejestrem, rozmowy o muzyce i prawie autorskim. Wyglądamy jak wyglądamy, ponieważ nad nią ciężko pracujemy. Tak, miejmy nadzieję, że książka ukaże się do końca tego roku. Z pewnością. Chcielibyśmy Państwu przedstawić, z jakimi problemami się zetknęliśmy podczas pracy nad tą książką. Początkowo do rozmów właśnie jeszcze wyjaśnienie takie, że książka ta będzie się składać z serii wywiadów z muzykami, z ludźmi z branży muzycznej. Początkowo zakładaliśmy, że zaprosimy duże nazwiska rozpoznawalne, ale skończyło się troszeczkę inaczej, bo duże nazwiska odmawiały nam, nie chciały mówić o prawach autorskich, nie chciały mówić o ZAIKS-ie, nie chciały zdradzać, co się tam dzieje w środowisku. Wyraźnie spotkaliśmy się z sytuacją środowiskowej, może nie tyle z mowy milczenia, ale ewidentnie natknęliśmy się na pewną praktykę wręcz kodeksową, można powiedzieć, niepisanego kodeksu, że o pieniądzach w środowisku muzycznym się nie mówi. I tak jak zwrócili nam uwagę na to niektórzy z naszych rozmówców, w innych środowiskach ta sytuacja jest już trochę inna. Głośne sprawy, które niekiedy dotarły się o sądy, związane z środowiskami teatralnymi czy artystów sztuk wizualnych, doprowadziły do tego, że tam znacznie częściej mówi się o pieniądzach, prawach autorskich, konfliktach itd., itd. Natomiast ewidentnie muzycy, czy to kompozytorzy, czy to muzycy występujący w obrębie muzyki popularnej itd., itd., tam jakby nie ma tego zwyczaju. Ewidentnie są w pozycji, w której znacznie ciężej jest opowiadać o napięciach, o konfliktach, o kwestiach związanych z zarobkami. I co ciekawe, jeżeli jakieś osoby nam rzeczywiście uchylały tej rąbka tajemnicy i można było płynnie przejść do rozmawiania, ale też do porównywania różnych systemowych rozwiązań, to były to raczej osoby, typu na przykład Wojtek Zrałek-Kosakowski, które znacznie częściej zajęte są organizacyjną stroną muzyki niż występowaniem na scenie. Ja dodam tylko, że do rozmów zaprosiliśmy osoby z różnych środowisk. Chcieliśmy podjąć ten temat z różnych perspektyw, czyli zaprosiliśmy się m.in. właśnie Wojtka Zrałka, który jest kuratorem, który organizuje różne wydarzenia muzyczne, jest również producentem. Zaprosiliśmy Annę Zaradny, która specjalizuje się, jest artystką, tworzy sand art. Zaprosiliśmy twórcę niezależnej wytwórni, ale także muzyka, Radka Sirko, Misię Furtak jako reprezentantkę muzyki pop. Poprosiliśmy również specjalistkę, czyli Emilię Barabasz, która zajmuje się sprawami, jest prawniczką, zajmuje się właśnie prawem autorskim profesjonalnie. Kogoś pominęłam? Łonę pominęłaś. Tak, bardzo ciekawa osoba, bo Łona wypowiadał się jednocześnie jako muzyk, ale również jako prawnik, gdyż takie ma wykształcenie i zajmuje się również prawem autorskim. I to, co nam się wstępne, takie jak można powiedzieć, wnioski, jakie nam się wyłaniają, takie przekrojowe z naszego, powiedzmy, wywiadowego researchu, to, że nowoczesna definicja muzyki, która się rozciąga znacznie szerzej poza piosenkę czy utwór komponowany, nie znajduje odpowiedniego odzwierciedlenia w ustawach dotyczących prawa autorskiego. Poza tym muzycy współcześni, rozumiani szeroko, funkcjonują w bardzo różnych porządkach prawnych, które tak naprawdę determinuje rodzaj instytucji, z jaką w danym momencie współpracują. Kompletnie inne umowy podpisują ludzie, kiedy pracują z teatrami, bardzo często tutaj również jest spora dywersyfikacja w zależności od konkretnego spektaklu, od konkretnej współpracy, a mówimy też o tym dlatego, że jest to ten obszar kultury, gdzie współczesny kompozytor może najłatwiej zarobić godziwe pieniądze za swoją pracę, tak? Tutaj jest najwięcej pieniędzy w tym sektorze kultury. Zupełnie inaczej to wygląda, kiedy na przykład
twórca soundartu chce wystawić swoją pracę w jakiejś instytucji nastawionej na sztuki wizualne. Kompletnie inne kody, kompletnie inne paragrafy, inne też właśnie praktyki i szczątkowe kodeksy dobrych praktyk. Antek tu wspomina o sytuacjach, gdy umowy są podpisywane, ale to, co nam wyszło w rozmowach, to bardzo ciekawy fakt, iż w muzyce niezależnej nie podpisuje się umów. Wszystko odbywa się na słowo, muzycy dogadują się między sobą, co jest dobre w przypadku, gdy wszystko jest jasne i ustalone, ale problem pojawia się w momencie na przykład podziału dzieła. I tutaj Emilia Barabasz, prawniczka, poradziła właśnie, żeby muzycy, artyści, nawet ci niezależni, nie szukali porad w internecie, nie szukali porad na blogach właśnie, które zajmują się prawami autorskimi, tylko faktycznie, żeby zaczerpnęli wiedzy u specjalistów i żeby nawet mimo niskich kwot, bo to jest też kolejny argument, którym się tłumaczyli niezalowcy, że nie podpisujemy umów, bo nam się nie opłaca to po prostu. Więc Emilia Barabasz radziła, żeby nawet przy małych kwotach te umowy spisywać. Co bardzo ciekawe, to, że my tutaj też troszkę mówimy jako reprezentanci czasopisma Glissando, które zajmuje się muzyką niezależną, eksperymentalną itd. itd. I muszę przyznać, że z tego punktu widzenia zdanie sobie sprawy z tego, że olbrzymia część tego, co uważane jest z tej perspektywy za najbardziej wartościowe we współczesnej muzyce polskiej, z punktu prawnego de facto przynależy do szarej strefy, trochę tutaj zmienia w ogóle podejście do różnego rodzaju kategorii. Co znaczy bycie osobą niezależną w takim razie, należenie do niezależnej wytwórni w sytuacji, kiedy jest to po prostu związane z problemami później rozliczeniowymi albo związane jest po prostu z barterem. Są to pytania, które tak naprawdę, którego przez wiele lat to środowiska sobie nie zadawały. I dopiero teraz pod wpływem różnych powiedzmy konfliktów wokół, przede wszystkim wokół finansowania przez państwo, ta świadomość się tutaj zmienia i rodzi się takie przekonanie, że być może należy tutaj jakoś uregulować tą sferę, jak to niektórzy mówią, ucywilizować w jakiś sposób. Kolejnym wątkiem jeszcze, który bardzo mnie zaciekawił, było to, że prawo autorskie, ustawy są nieprzygotowane do rzeczywistości. To znaczy ustawy mówią ciągle o muzyce, o utworach skomponowanych, ale tam nie pojawia się słowo dźwięk. Chodzi na to, że nie możemy chronić dźwięku, nie możemy tutaj na przykładzie field recordingu, czyli nagrań terenowych, co w sytuacji, gdy nagram na przykład sytuację, nagram teraz tę moment i puszczę go w galerii. Czy ja mam prawo do tego pejzażu dźwiękowego? Czy skoro wszyscy mają do tego prawo, to znaczy, że może nikt nie ma do tego prawa? Emilia Barabasz mówi, że samo nagranie i puszczenie dźwięków przestrzeni publicznej nie jest utworem. O utworze możemy mówić, gdy te dźwięki będą przetwarzane w sposób artystyczny, ale tak naprawdę co jest artystyczne? Jest to oczywiście, jak Państwo tutaj widzicie, ten problem wiąże się z dosyć tradycyjnym podejściem do tego, w którym momencie zaczyna się utwór muzyczny. Podejściem, które gdzieś tak od, prawda, 60 lat jest w defensywie. Jakby cały w ogóle proces twórczy dzisiaj się rozumie znacznie bardziej konceptualnie niż poprzez wplecenie po prostu czegoś w jakąś inną skomponowaną rzecz. Jako komponowanie rozumie się przecież konkretne ustawienia głośności, na przykład przy nagrywaniu. Wszystko to powoduje, że polskie prawo rzeczywiście nie ma odpowiednich w ogóle kategorii do tego, a co za tym idzie, instytucje nie mają odpowiedniego oparcia
w prawie, w sytuacjach konfliktowych, aby reagować, kiedy mają do czynienia z twórczością, która wychodzi w stronę codzienności, która wychodzi w stronę właśnie praktyk apropriacji innych dzieł i tak dalej, i tak dalej. Czas mi się skończył. I tą diagnozą chyba możemy zakończyć i zaprosić do lektury już niedługo naszego zbioru wywiadów. Dziękuję.